Rząd musi zabezpieczyć rolników. Jakkolwiek, ale ma to zrobić i właściwie temat jest zamknięty. Trzeba ich zmusić do tego, żeby pomyśleli o nas, a w dalszej kolejności o oligarchach i dużych przedsiębiorstwach. Dopóki te zakłady przetwórcze nie zaczną kupować w pierwszej kolejności od nas, tak długo musimy strajkować, żeby osiągnąć cel. Nie mamy innego wyjścia.